Czytamy dziś Słowo Boże z Ewangelii według świętego Mateusza z rozdziału 24, wersety od 38. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach. Jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Pan Jezus w tych słowach uświadamia nam, że w dniu przyjścia Pana Jezusa będzie zupełnie podobnie jak za czasów Noego. Widzimy, że ludzie przed potopem zajmowali się bardzo typowymi sprawami. Mieli typowe zajęcia. No bo przeczytaliśmy, że w tych dniach jedli. I to jest typowe zajęcie dla wielu ludzi. Ta konsumpcja, to wymyślanie różnych potraw, spożywanie różnych potraw jest codziennym zajęciem. Przecież wszyscy w jakiś sposób tym się zajmujemy. Czytaliśmy, że pili tego dnia. I prawdą jest, że ludzie wymyślają rozmaite napoje, no i piją ile się da. Lecz chociaż jest to zajęcie, które dotyczy wszystkich ludzi bez wyjątku, kto chce żyć następnego dnia, to jednak ważne jest, ile uwagi się temu poświęca. Jak bardzo koncentrujemy się na sprawie jedzenia i picia. I trzeba powiedzieć, że są ludzie, którzy wręcz celebrują jedzenie i picie. Że w sprawie jedzenia, przygotowania potrawy, wyszukanej potrawy, potrafią poświęcić cały tydzień, żeby się w tym celu jakby już przygotować. Bo to trzeba najpierw coś tam zamoczyć, że to musi ileś czasu być w tej zalewie, a potem trzeba to wyciągnąć, trzeba to i tamto zrobić, bo wszystko zmierza do tego, że będzie celebrował to jedzenie. I jaka byłaby tragedia, gdyby mu żona popsuła, albo gdyby jej mąż popsuł tą przygotowywaną potrawę. Jaki byłby zły wtedy, jaki byłby nieszczęśliwy, albo gdyby trzeba było nagle pojechać i tę potrawę zostawić. Jak komuś czasem, nie daj Boże, wypadnie akurat, że te godziny dojdą i trzeba by spożywać, przygotować i spożywać o godzinie 10 w niedzielę, no to co robi? To przecież nie można takiej potrawy, takiego daru Bożego zmarnować. On nawet na nabożeństwo nie pójdzie czasem, bo musi przecież oddać się temu jedzeniu. Konsumpcja to jest, słuchajcie, znak czasów. Ludzie wtedy się tym zajmowali i dzisiaj się bardzo zajmują tą sprawą. Ileż uwagi przyciąga to, ile to czasu zabiera, to żeby to konsumować, to co naprodukowaliśmy, nawytwarzaliśmy, jak to jedno drugie nakręca. I Pan powiedział, że tak jak było za dni Noego, czyli jak wtedy jedli i pili, tak bardzo będą też się tym zajmować przed przyjściem Syna Człowieczego. Po drugie, typowym zachowaniem wymienionym przez Pana Jezusa w tym miejscu jest też to, że się ludzie żenili i za mąż wydawali. Zajęcie stare jak świat. Ciągle, kiedy człowiek tam ma tych lat naście, to już zaczyna się rozglądać, już myśli, ach, och, a jaka ona wspaniała, jaki on jest przystojny, oj, 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 oj.
i do siebie i żeby pobrać się, żeby żyć. Ach, jakie to jest piękne. To wszystko jest piękne, jak najbardziej. Ale Pan powiedział, że za czasów Noego ludzie żenili się i za mąż wydawali. I to nie było grzechem, że oni to robili, ale było coś złego, że oni się tak bardzo na tym skoncentrowali, że nie zauważyli potopu, nie zauważyli sądu Bożego, nie zauważyli, w ogóle już Boga nie chcieli zauważać. I to dzisiaj także ma miejsce, bowiem te wzajemne relacje, oczywiście taką najbardziej charakterystyczną relacją międzyludzką, najdobitniejszą, najpełniejszą jest małżeństwo, jest związek małżeński. I dzisiaj ludzie bardzo wiele uwagi poświęcają relacjom. Dzisiaj oczywiście są taki margines, gdzie się nie poświęca uwagi relacjom z własnymi dziećmi na przykład albo z własną żoną. Ale ci, którzy nie poświęcają tego czasu swoim najbliższym, to często poświęcają swoim kolegom, z którymi gdzieś tam jeżdżą na ryby, na grzyby, piją, palą i tak dalej i się bawią. Relacje międzyludzkie pochłaniają mnóstwo uwagi. Nawet w Kościele tak bardzo dużo mówi się o relacjach. O relacjach wzajemnych. Dla niektórych relacje, budowanie relacji staje się wręcz jakimś prawie że bożkiem. Tak ważne jest, żeby relacje, przede wszystkim, żeby relacje utrzymywać. I ludzie w wyniku tego kręcą się wokół osi, własnej osi, wokół własnych spraw. Są tak, nic innego się nie liczy, nic nie jest takie ważne jak to, że my razem, że my musimy poświęcić sobie czas, to jest najważniejsze. Pan Jezus jeszcze w innym miejscu w Ewangelii Łukasza, to czytamy, powiedział, że też podobnie było za dni Lota. Ludzie jedli i pili, i tu jeszcze dodał, kupowali, bo nie wiem, czy już wtedy Galerię Bałtycką otworzyli, sprzedawali, szczepili, budowali. A w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Wracając do dni Lota, do dni Noego, przepraszam, rzecz w tym, że czas, w jakim ludzie wtedy żyli tuż przed potopem, był na tyle poważny, że trzeba było już patrzeć dalej, trzeba już było patrzeć poza horyzont, trzeba już było się przejąć, bo sąd Boży nadchodził, bo nadchodził koniec tego świata za czasów Noego. Ale ludzie tego nie widzieli, bo byli zajęci jedzeniem, piciem, byli zajęci budowaniem, byli zajęci kupowaniem, sprzedawaniem, żeniaczką. Tym się bardzo zajmowali. Tylko Noe rozumiał powagę chwili i jak jakiś dziwoląg szykował się do tego, że przyjdzie sąd. Dla ludzi było to coś całkowicie abstrakcyjnego. O czym on mówi? Co za budować arkę? Przecież pamiętajcie, że tam nie było wody nawet w tym miejscu, gdzie on budował tę arkę. A on ją budował, ponieważ Bóg mu polecił. I Słowo Boże mówi, że oni się nie spostrzegli, że nastał potop i zmiótł wszystkich. Pytam, czy można być aż tak zafrapowanym, tak zajętym sprawami doczesnego życia, żeby nie spostrzec się, że nadszedł potop? Ludzie, jak bardzo trzeba być przejęty, jak bardzo trzeba było być oddanym temu, żeby jeszcze jeść, żeby pić, żeby się ożenić, żeby wyjść za mąż, żeby nie zauważyć tego nadciągającego potopu. Czy można być takim ślepym? Słyszeliście pewno tę przypowieść o żabie wrzuconej do garnka i powoli podgrzewanej.
że gdyby wrzucić żabę do garnka z gorącą wodą, natychmiast wyskoczy. Ale jeśli włożysz ją do zimnej wody i powoli będziesz podgrzewać, to ona siedzi i nie czuje nawet, że się robi gorąco. I się żaba ugotuje, a nie wyskoczy. Ja tam osobiście tego doświadczenia nie robiłem, ale czytałem o tym i nieraz to już słyszałem. I tutaj jest coś z tego, że można tak się zająć jedzeniem i piciem, codziennym życiem, rozmaitymi sprawami i pasjami, zamiłowaniami dnia codziennego, że nie zauważyć, zaczęło padać. Można tak po prostu, można było słyszeć o potopie, no najwidoczniej tak było. I wcale nie myśleć o ratowaniu się. Ach, będzie padać? No ciekawe, co to będzie. Nowe zjawisko jakieś będzie, bo przedtem nie padał deszcz. Co to będzie? Jak zaczęło padać, no to może niektórzy nawet sobie pomyśleli, ciekawe, co to dalej będzie. Ale dalej jedli, pili, zżenili się i tak dalej. Takie rzeczy, no trochę będzie kłopot, ale to nie może nas oddzielić od naszych umiłowanych zajęć. Przecież mamy zaplanowaną ucztę, mamy spotkanie, imieniny, ciotki i tak dalej. No przecież nie możemy się tam tak, nie dajmy się zwariować. No tak często niektórzy mówią. Można słyszeć dzisiaj o znamieniu bestii, o tym, że przychodzi czas, że nikt, kto nie przyjmie tego znamienia, nie będzie mógł sprzedać, kupić, nie będzie mógł po prostu funkcjonować. Można o tym słyszeć, ale w ogóle nie zwracać uwagi na to, że to nadchodzi, że to już jest, już na dotknięcie ręki, już to jest. I można to bagatelizować, mówi, nawet się zachwycać, jakie to jest cudowne rozwiązanie, taki jest system bezgotówkowy, takie to wszystko mądre i piękne. Można tak? No tak można. Oni tam przed potopem tak byli zajęci codziennym życiem, że w ogóle się nie spostrzegli, że nadszedł potop i zmiótł wszystkich. No oczywiście jak zmiótł, no to też się już nie spostrzegli, bo już byli zmiecieni. Pan Jezus powiedział, dokładnie tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Tak będzie, gdy Pan przyjdzie zabierać swój Kościół. Jest powiedziane, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Będzie tego dnia, dwaj będą na polu. Będą normalnie pracować, będą zajęci tym, co trzeba wykonać jak najbardziej. Ale coś będzie ich bardzo oddzielać, coś będzie różnić tych dwóch na polu. Na tym samym polu, przy tym samym zajęciu, tak jak widzieliśmy w tym klipie na początku. Razem na jednej ławce, razem w jednym parku, razem gdzieś na ulicy. Nagle jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Coś będzie ich różnić. Co? Właśnie nad tym chciałbym, żebyśmy się dzisiaj pozastanawiali trochę. Dwie mleć będą. To kiedyś w dawnych czasach no, była społeczność kobiet. Siedziały sobie i tam razem meły. I sobie meły i tymi żarnami, może językami. I tak spędzały wspólnie czas. Dzisiaj to trochę inaczej wygląda, ale chociaż dwie kobiety przy jednym zajęciu, jednak całkiem różne, w środku całkiem różne. To nie jest tak, że jedna będzie siedzieć w kościele i ręce do góry podnosić, a druga będzie na żarnach mielić, no i ta w kościele będzie wzięta, a ta przy żarnach zostawiona. Nie, dwie będą przy żarnach, przy normalnym zajęciu, przy normalnych obowiązkach. Ale jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Pytamy, gdzie będzie zostawiony, gdzie będzie zostawiona? No przy tym, przy czym było jej serce, przy czym było jego serce.
Tak przylgnął do tego swojego ogródka, tak przylgnął do tego swojego domu, tak przylgnął do tego swojego zajęcia, do tego swojego zamiłowania. Tak mu się, tak było, że już mu się nigdzie nie chciało iść, już nigdy. On już tak po prostu, taki był szczęśliwy, taki, ach, ja mam wreszcie to swoje, co tak bardzo to chciałem, to tak bardzo to lubię, tak jest to miłe, takie to dobre jedzenie, taka ta żona wspaniała, że ja po prostu nie mogę bez niej, ja nie mogę jej zostawić. Przecież, no i będziesz zostawiony. Będzie zostawiony przy tym, do czego przylgnął sercem. A gdzie będzie wzięty? Gdzie będzie wzięty? W niebo wzięty. Będzie zabrany do nieba. Znamy opowieść biblijną o Henochu. Henoch żył jak każdy inny człowiek w tamtych czasach, w tamtych warunkach. Lecz Henoch, jak wiemy, chodził z Bogiem w odróżnieniu od innych ludzi. Chociaż tak samo pracował, tak samo się pocił, tak samo musiał zadbać o byt codzienny, ale jego serce było przy Bogu. Henoch chodził z Bogiem. I jak to kiedyś tłumaczyła jedna nauczycielka szkółki niedzielnej dzieciom, jak to się stało, że pewnego dnia Bóg zabrał Henocha, to musiało coś być z tego, że Henoch przychodził, że chodził z Bogiem, Bóg przychodził do Henocha, odwiedzał go, rozmawiali, a potem, jak ta siostra tłumaczyła, Henoch odprowadzał Boga i tak jeszcze rozmawiali, szli razem i rozmawiali. I odprowadzał, i Bóg odchodził do siebie, Henoch wracał do swoich zajęć. I tak było raz, i drugi, i piąty, i dziesiąty. I kiedyś znowu Bóg odwiedził Henocha i szli razem później już, Henoch odprowadzał Boga i szli, tak się tak interesująco rozmawiali, że nagle stwierdzili, że zaszli już, do Boga zaszli. I wtedy Bóg powiedział, wiesz Henoch, zaszedłeś już tak daleko, zostaniesz u mnie dzisiaj na noc. Pewnego dnia Bóg po prostu zabrał Henocha do siebie. Dlaczego? Bo Henoch kochał Boga, bo Henoch był blisko Boga, bo Henoch nie był przywiązany do tej ziemi, do rzeczy ziemskich tak bardzo, jak bardzo był przywiązany do Boga. Znamy historię o zabraniu Eliasza proroka. Eliasz charakteryzował się tym, że służył Bogu, że swoje życie całe oddał w służbie Bogu. Był tak oddany, tak poświęcony, tak gorliwy, że aż się spalał cały w tej służbie dla Boga. Nie dbał o żadną politykę, nie dbał o żadną ekumenię, nie dbał o żadne dobre kontakty. Nawet pewnego dnia stanął naprzeciwko całej ówczesnej religii, najważniejszej religii, jaka tam wtedy była, bowiem zebrał wszystkich proroków Baala i skonfrontował ich z Bogiem. Bardzo był oddany i Bóg to widział. I któregoś dnia Bóg postanowił zabrać Eliasza. Powiedział mu o tym. I zabrał go, posłał wóz ognisty, który go zabrał do góry. Tylko płaszcz spadł tam na dół i Elizeusz go złapał. Tak, ponieważ Eliasz nie był człowiekiem, który zajmował się sprawami doczesności, ale tylko od czasu do czasu, jak miał wolne, jak mu się już nic nie chciało innego robić, jak nic nie grali w kinie czy tam gdzieś, no to poszedł sobie i coś może Panu Bogu chciał zrobić, zrobić coś dla sprawy Bożej. Nie, on był cały oddany, pochłonięty sprawą Bożą. Mówiąc o tym, że będą tacy, gdy Pan przyjdzie zabierać swój Kościół, którzy będą w niebo wzięci, zabrani do nieba, trzeba by było powiedzieć dziś teraz przez chwilę o w niebo wzięciu Pana naszego Jezusa Chrystusa. W tych dniach świętujemy, mówimy o w niebo wstąpieniu Pana Jezusa,
Za tydzień, w przyszłą niedzielę, będzie święto zesłania Ducha Świętego. Będziemy wspominać o tym, o to piękne, wielkie, wielkie wydarzenie zesłania Ducha Świętego na Kościół. Czytamy w Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale, w wersecie 9, jak to było, gdy Pan nasz został wzięty do nieba. Wziął swoich uczniów na górę, porozmawiał z nimi i gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Więc pomyślmy przez chwilę o tym wniebowstąpieniu Pana Jezusa, bo przecież to jest coś bardzo pouczającego. Można pewne myśli wziąć dla naszego życia z tego, jak On został zabrany do nieba. Przeczytaliśmy, że On został uniesiony w górę. Że został uniesiony w górę. Niech by to było jakimś synonimem tego, co musi się stać z każdym z nas, jeżeli mamy być zabrani do nieba. My wiemy coś na temat stanu uniesień, rozmaitych uniesień, czyż nie? Wiemy, że można się jakoś unosić. Można się unosić, niekoniecznie do nieba. Nieraz się unosimy, że aż trzeba nas uspokajać. No nie gniewaj się aż tak, no nie gniewaj się. No masz tu herbatkę, nie gniewaj się, przepraszam. I taki uniesiony tak opadnie trochę. Tak, znowu usiądzie na fotelu. No dobra, to ci przebaczam. Mamy rozmaite uniesienia emocjonalne, uczuciowe. Rzecz w tym, abyśmy byli unoszeni w górę. Żeby to nie były uniesienia typu, że się rozgniewałem, czy oszalałem, czy się zadurzyłem w jakiejś tam miłości, czy tam czymś, ale że jestem uniesiony w Duchu Świętym. Że chodzę w stanie uniesienia duchowego. Że jestem w stanie napełnienia Duchem Świętym. Że moje myśli są uniesione, podniesione, moje serce jest podniesione. Już dzisiaj trzeba żyć w stanie uniesienia. Jeśli chcemy być pewnego dnia uniesieni do Pana na obłoki, jak mówi Słowo Boże, to trzeba już dzisiaj nieraz takie stany przeżywać, takie stany duchowego uniesienia, że już by się to tylko te kilogramy nie pozwalają, żeby polecieć do Pana. Tylko ten ciężar ciała ludzkiego sprawia, że jeszcze tu jesteśmy jakby uwięzieni nieco, ale serce już się unosi do Pana. On został uniesiony w górę. Niech by to było taką myślą, ja też, jeśli mam wstąpić do nieba, jeśli mam pójść do nieba, do Pana, to muszę już dzisiaj ćwiczyć trochę. Ćwiczyć, jeszcze nie ciałem, ale duszą, sercem ćwiczyć to uniesienie, ten stan uniesienia. Przeczytaliśmy też, że w tych okolicznościach, gdy Pan był zabierany do nieba, obłok wziął go sprzed ich oczu. Obłok wziął go sprzed ich oczu. Czyli, że w pewnym momencie Pan Jezus zniknął. Zniknął im. Znacie zjawisko znikania sprzed oczu niektórych ludzi? Potrafimy znikać czasem. Znikamy nagle. Nawet mówimy, zmywamy się stąd. I już nas nie ma. Byliśmy i już nas nie ma. Nawet niektórzy z nabożeństwa tak znikają. Byli, ja się odwracam, nie ma już. Pochwycenie było? Zniknął. Zniknął, zmył się. Albo jakby jeszcze to powiedzieć.
Niektórzy mają dość dobrze opanowaną sztukę znikania. Byli na początku w szkole i nagle już nie ma ich. Mieli być i już i nie ma ich. Rzecz w tym, żeby znikać nie dlatego, że gdzieś robi się nudno albo niebezpiecznie, ale żeby znikać z powodów duchowych. Pan, gdy odchodził do nieba, w pewnym momencie zniknął uczniom. No bo on miał się znaleźć w niebie, oni mieli zostać jeszcze tutaj na ziemi, dlatego im zniknął. I jeżeli my chcemy być pochwyceni do Pana któregoś dnia, to dzisiaj musi się to już zdarzać, że dla niektórych ludzi, którzy tu mają zostać, którzy tu zostaną, bo nie są z Jezusem Chrystusem, musimy zacząć znikać. Oni może by chcieli, żebyśmy z nimi byli, ale nie ma nas z nimi. Zrobili nam nawet miejsce przy stole bankietowym. Nawet wypisali nasze imię i nazwisko, że my mamy tam siedzieć i razem z nimi pić i się bawić i tak dalej. Ale patrzą, nie ma. Nie ma go tutaj. Zniknął. Gdy się znajdziemy w jakimś miejscu i zauważamy, że się robi źle, że się robi duchowo źle, że jest coś, że zaczynają padać brudne słowa i tak dalej, co robi chrześcijanin? Znika sprzed ich oczu. Po prostu nie ma. Jakiś obłok go zabiera. I jeżeli dzisiaj my tego nie przećwiczymy, bracia i siostry, jeśli tego nie praktykujemy, jeśli nie znikamy z niektórego miejsca, z niektórego środowiska i tak dalej, to nie liczmy na to, że któregoś dnia Pan nas zabierze do siebie. Są pewne miejsca i sytuacje, gdzie trzeba nam zniknąć. Nie ma nas. Jest jeszcze powiedziane, że uczniowie patrzyli uważnie, jak on oddalał się ku niebu. To bardzo ciekawa myśl. Znaczy, że ci, którzy zostali, mieli pewną obserwację, mogli się przyglądać pewnemu jakby procesowi oddalania się tego, który był brany do nieba. Jest jakaś myśl tutaj dla nas? Jest, że ci, którzy będą pozostawieni, jak przeczytaliśmy, oni już dzisiaj powinni coś obserwować, że my się jakby oddalamy, że się powoli oddalamy. My obserwujemy przecież normalnie w życiu proces oddalania się. Na przykład czasem zakochani niesamowicie w sobie w pierwszym roku współmałżonkowie potem się oddalają od siebie. Znamy takie zjawisko? Coraz bardziej się oddalają od siebie. Nie daj Boże, żeby to dotyczyło jakiegokolwiek małżeństwa, ale tak niestety się dzieje. Dzieci oddalają się od rodziców. No, byli tak blisko, przecież bez mamusi to ja nigdy nie, bez mamusi to mamusiu ja się z tobą ożenię. Ja po prostu muszę z tobą całe życie. A potem jak ma lat 14 czy 15, mamo nie dotykaj mnie. No co ty, mamo, chyba nie pójdziesz ze mną. Idź już, mamo, idź już. Oddalanie się. Obserwujemy też oddalanie się wierzącego od Boga, od zboru. Znacie takie zjawiska? Taki był gorliwy, taki tu z przodu siedział. Tu, o, a patrzcie, ile tu wolnych miejsc teraz z przodu. Tak zawsze, ale coś się tam stało, że się oddala. Rzecz w tym, że żeby zawsze być bliżej czegoś, trzeba się oddalić od czegoś. Jeżeli chcemy być bliżej czegoś, to musimy się od innych rzeczy oddalić. Logiczne, czyż nie? I pytam, jaki rodzaj oddalania ludzie mogą zaobserwować w Twoim życiu?
No bo przecież patrzą na twoje życie, twoi najbliżsi patrzą, widzą, co się z tobą dzieje, czy ty od czegoś się oddalasz, do czegoś się przybliżasz. Uczniowie patrzyli na Jezusa i mogli zaobserwować, jak on się oddalał ku niebu. A co ludzie mogą obserwować w naszym życiu, jak się oddalamy od tego świata, czy się oddalamy od Boga? Co obserwują? Jaki rodzaj oddalania? Rzecz w tym, aby ludzie widzieli, że się oddalamy ku niebu. Że się coś z nami dzieje, że po roku, po dwóch, ja cię nie poznaję. Kiedyś tośmy mogli pogadać o dziewczynach, mogliśmy pogadać o samochodach, a ty teraz chcesz tylko o Jezusie rozmawiać. Taki monotematyczny się zrobiłeś. Nie poznaję cię. O niechby takie świadectwo każdy z nas miał. Żeśmy się oddalili, jakoś się oddaliłeś od nas. Już nie z nami nie chcesz pić, już z nami nie chcesz jechać na wakacje. Przecież my ci proponujemy takie super warunki, ale ty nie chcesz. Czemu? Oni patrzyli uważnie i zaobserwowali, że on się oddala. Niechby tak było z tobą i ze mną, że ludzie, którzy nas obserwują, a obserwują nas, o, jesteśmy na cenzurowanym, żeby mieli takie wnioski. Że mówi, wiesz co, tam jeden z drugim, że mógł rozmawiać, wiesz co, martwię się. On się jakiś oddala się coraz bardziej. Ona się coraz bardziej oddala. Co się dzieje? Jeszcze jedna myśl. Kiedy tak oni stali, patrzyli w niebo, usłyszeli pytanie, czemu tak stoicie, patrząc w niebo? On tu powróci pewnego dnia. Czemu tak stoicie? Wiemy, że mamy taką wspaniałą obietnicę. W Tesaloniczan 4,16 jest przedstawiona, gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Czemu stoicie tak patrząc? Jaka to jest myśl? Myśl może być też następująca, że to nie sprawa w tym, żeby po prostu stanąć jak osłupiały, zapatrzony i nic nie robić. Tylko mówiąc, odnosząc to do naszego życia, trzeba się szykować, trzeba się przygotowywać, bo On przychodzi. Nie ma co stać z założonymi rękami, patrzeć, tylko trzeba się przygotowywać. Wiemy, że Henoch, o którym już dzisiaj wspomnieliśmy, przecież zanim został zabrany, to nie tak, że po prostu został zabrany, bo nic nie robił i został zabrany. W liście do Hebrajczyków 11,5 jest napisane, że on został zabrany przez wiarę, by nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Czemu stoicie patrząc? Jezus przychodzi, Jezus przyjdzie pewnego dnia i trzeba się szykować, trzeba się przejąć, trzeba zadbać o to, żeby się Jemu podobać. Trzeba przyjąć konstruktywną postawę w tym oczekiwaniu na przyjście Jezusa Chrystusa. Więc skoro trzeba się szykować, no to co z konsumpcją? Co z naszymi ziemskimi zamiłowaniami, z naszymi pasjami, z tym, co nas tak w życiu nakręca, co sprawia, że po prostu czasu nam już w ogóle na wszystko brakuje. Tak nas wciąga jakaś pasja, jakaś twórczość, cokolwiek to jest, jakieś zamiłowanie, zainteresowanie. Co z tym zrobić, skoro trzeba się szykować na spotkanie z Panem? Może ten fragment z pierwszego listu Pawła do Koryntian 7 rozdziału może będzie dla nas jakimś światłem. O co tutaj chodzi? O jaką konstruktywną postawę tu chodzi? 29 werset i niżej czytamy. A to powiadam, bracia, czas, który pozostał, jest krótki.
Dopóki jednak trwa, winni również ci, którzy mają żony, żyć tak, jakby ich nie mieli. A ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. A ci, którzy się weselą, jakby się nie weselili. A ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali. A ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali. Przemija bowiem kształt tego świata. Czy rozumiemy myśl tego słowa? Przecież nie chodzi Słowu Bożemu o to, że mamy się wyzbyć wszelkich uczuć, wszelkich emocji, być jak roślina czekająca na to, że przyjdzie Pan i wyrwie ją i zabierze do siebie. Tu nie chodzi o to, że po prostu trzeba zignorować swoją żonę i w ogóle żyć tak, jakby jej nie było. A kim ty jesteś, kobieto? W ogóle się nią nie interesować, nie przejmować. Na pewno tak nie o to chodzi, bo przecież całe Pismo nas naucza, jak mamy żyć w małżeństwie, jak mamy się o siebie troszczyć, jak mamy się miłować. Na pewno nie chodzi o to, żeby po prostu, gdy człowiekowi chce się płakać, żeby się powstrzymać i mówić, nie, nie, ja nie płaczę, ja nie płaczę. Na pewno nie chodzi o to, żeby się weselić tak półgębkiem. Tu aż mnie rozdziera radość, ale muszę powstrzymać się, bo nie mogę się weselić, bo przecież mam się nie weselić. Nie wolno mi uczuć pokazywać. Albo kupować i chować. Jak to niektórzy robią. Kupili i zaraz schowali, żeby nie widzieli, żeby zazdrości nie wzbudzać w innych i tak dalej. Wcale przecież o to tu nie chodzi. No w Duchu Świętym rozumiemy tę myśl. Chodzi o to, że trzeba nabrać zdrowego dystansu do rzeczy tego świata. Żyć w tym świecie, używać tego świata, ale jakby go nie używać. Bo są ludzie, którzy gdy zaczynają używać, to się tak poświęcą, już tak oddadzą, że już mają te wypieki na twarzy, że już niczego więcej już zapomnieli o modlitwie, o nabożeństwie, o Słowie Bożym, o wszystkim, o tym, że do nieba mają iść. W ogóle się w tym, gdzie to w ogóle nie do pomyślenia, żeby Pan Jezus miał przyjść i zabrać do siebie. Ależ skąd? Jak to? Więc trzeba przyjąć taką konstruktywną postawę. Ach, jestem tutaj, tak jem i piję. Jak coś dostanę, to wypiję, jak coś sobie tam zrobię. Bez nabożeństwa, bez celebracji tego, po prostu zwyczajnie, żeby przeżyć. Jak coś kupiłem, no to kupiłem, bo było potrzebne, to kupiłem, ale nie urządzam sobie shopping time, czas na zakupy, że my zawsze w soboty mamy shopping. I nawet jakby nie wiem co, jakby Pan nas wzywał do czegoś, to my mamy shopping i już i w ogóle święta rzecz w naszym życiu. O nie, mam robić te różne rzeczy, ale moje serce jest cały czas przy Bogu. Jest cały czas przejęte tą myślą któregoś dnia, ciekaw jestem, czy wyjdziemy jeszcze z tej kaplicy. Czy wyjdziemy z tej kaplicy, czy Pan nas nagle zabierze. Bo jest powiedziane o godzinie, której się nie spodziewacie, Pan nas zabierze. Ależ to jest emocja, to jest coś pięknego. Robię różne rzeczy. Jak mnie nie zabierze, to zjem dzisiaj obiad. Ale jakby chciał mnie zabrać, to nie powiem sorry, ale ja mam dobry obiad dzisiaj przygotowany. Kto będzie wzięty do nieba? No żeśmy dzisiaj czytali, że jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Kto będzie wzięty? W języku polskim słowo w niebo wzięty znaczy przejęty zachwytem, radością, uniesieniem, wyrażający te uczucia. Człowiek w niebo wzięty to ktoś, kto jest taki po prostu wewnętrznie uniesiony, taki rozanielony, taki uszczęśliwiony, taki przejęty. Więc kto będzie wzięty do nieba? Ten, kto już dzisiaj jest w niebo wzięty. Nie wierzcie, że jeśli dzisiaj jesteście przylgnięci z sercem do tej ziemi, do spraw tego świata, że będziecie wzięci do nieba. Jeśli dzisiaj w sercu, w duchu nie jesteś w niebo wzięty, to nie będziesz wzięty, gdy przyjdzie Pan.
zabierać swój kościół. Więc po pierwsze będzie wzięty do nieba ten, kto ma już dzisiaj w niebo wzięte myśli. No bo myśli nasze, no są, no one się umiejscawiają jakoś. Jak się budzisz rano, gdzie biegną twoje myśli? Jak jedziesz długo samochodem i o tym i o tamtym możesz myśleć, gdzie są twoje myśli? Jak zostajesz sam w swoim domu, gdzie są twoje myśli? Jak się kładziesz i rozpamiętujesz wszystkie sprawy dnia, wszystkie te zranienia, wszystkie te, to co jak zostałeś dotknięty, jak ktoś cię zlekceważył, jak ci żona przygadała i tak dalej, jak to wszystko rozpamiętujesz, to znaczy, że jesteś w niebo wzięty? Pan nas nauczał w swoim słowie, Kolosan 3, 1-2. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Czyli miejcie w niebo wzięte myśli, bracia i siostry, chrześcijanie. Jeśli jesteście wzbudzeni z Chrystusem, to czas, to najwyższy czas okazać to, że nasze myśli są w niebo wzięte. Że się tak nagle zamyślisz, siedzisz przy stole z innymi, zamyśliłeś się. Co się tak zamyśliłeś? No i właśnie dlaczego się tak czasem zamyślamy? O czym myślimy? Ach, żebyśmy mogli odpowiedzieć, bo myślałem, jak to będzie w niebie. Bo myślałem o Panu Jezusie, który siedzi na prawicy Ojca. No niestety wielu chrześcijan jakoś tak nie myśli. A Słowo Boże mówi, wreszcie bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Wreszcie o tym tylko myślcie. Wreszcie już przestańcie myśleć ciągle o sprawach tego świata, walczyć o rzeczy tego świata, ścierać się, domagać się, rozpychać się łokciami, żeby to mieć, bo mam do tego prawo. Wreszcie przestańcie o tym myśleć, przestańcie, bo jeśli jesteście wzbudzeni z Chrystusem, to wasze myśli mają być w niebo wzięte. Bądźcie w swoich myślach trochę bardziej w niebo wzięci, bracia i siostry. I niech to będzie widać na waszych oczach. Niech podejdzie do was ktoś i powie, co ty taka dzisiaj w niebo wzięta? Ach, bo rozmyślam o moim domu w niebiesiech. Bo rozmyślam o moim Panu. Jestem taki w niebo wzięty. A nieraz niestety tak nie jest. Więc kto będzie wzięty do nieba? Ten, kto dzisiaj ma w niebo wzięte myśli. Znaczy się szykuje. To znaczy, że już objawia pewne symptomy w niebo wzięcia. Po drugie, ten, kogo wartości i cele życiowe są w niebo wzięte. Znaczy, że kto koncentruje się w swoich celach, w swoich zadaniach, w systemie wartości na sprawach Królestwa Bożego. Jaki jest prawidłowo uformowany system wartości chrześcijanina? No taki, że Królestwo Boże jest na miejscu pierwszym, czyż nie? Zgadzamy się wszyscy. Ale czy rzeczywiście tak praktycznie mamy ten system wartości ustawiony? Że sprawy Królestwa są naprawdę na pierwszym miejscu? Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nauczał nasz Pan, gdy mówił o tych troskach ludzi, o sprawy doczesnego bytu, o to, co będziemy jeść, co będziemy pić, w co się będziemy przyodziewać i tak dalej. I jakże często jest tak, że chociaż teoretycznie nasz system wartości jest prawidłowy, Królestwo Boże, Bóg na pierwszym miejscu, bracie. Ale jak jest w tygodniu, jak jest w różnych sytuacjach, kiedy następuje pewien konflikt interesów, kiedy trzeba się zdecydować,
Żeby coś zostawić, no żeby się gdzieś przybliżyć, to trzeba się od czegoś oddalić. Ale jeśli ja kocham to miejsce, jeśli ja kocham to życie, to moje osiągnięcia, tę moją wygodę, jeśli ja to kocham, no to się nie chcę oddalić. No bo jak pójdę na to nabożeństwo na przykład, no to będę musiał półtorej godziny, co najmniej półtorej godziny siedzieć tak po prostu bez ruchu w tym fotelu jednym. No to przecież mnie tak ograniczy. Ja się oddalę od swojej swobody, od swojego pilota. Ja się oddalę od swojej lodóweczki mojej kochanej. No, żeby się gdzieś przybliżać, to trzeba się oddalać. Ten będzie wzięty, w niebo wzięty, kto dzisiaj chętnie trudzi się dla Pana. Ten, kto gromadzi sobie skarb w niebie, nie tu na ziemi, ale uczynił sobie sakwę niezniszczalną i gromadzi skarb w niebie. Pan mówił w Ewangelii Łukasza, jest to napisane w 12 rozdziale, sprzedajcie majątności swoje, a dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczą, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy, albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Trzeba się oddalić od tego skarbu tu na ziemi, żeby mieć ten skarb w niebie. Trzeba się oddalić od koncepcji, że będę bogaty tutaj na ziemi. Bo zaczynając oddawać, rozdawać, udzielając potrzebującym, oddalam się od tej koncepcji nagrabienia dla siebie jak najwięcej. Ale ktoś, kto nie ma w niebo wziętych celów życiowych, wartości życiowych, nie będzie wzięty do nieba. Gdzie jest skarb, tam jest serce wasze, nauczał Pan Jezus. I to nas prowadzi do trzeciej cechy charakteryzującej tych, którzy będą wzięci do nieba. To ci, którzy mają w niebo wzięte serca. Serca, uczucia mają w niebo wzięte. Dużo się mówi w kręgach chrześcijańskich o miłości do Pana Jezusa. A cóż to znaczy w praktyce miłość do Jezusa, przyjaciele? To jest to właśnie takie całkowite zapatrzenie się, oddanie się Panu Jezusowi. Że gdy pada hasło, że Pan Jezus przyjdzie, że trzeba gdzieś się spotkać, że może dzisiaj, tej nocy trzeba się spotkać z Panem, to brzmi jak najpiękniejsza muzyka dla naszej duszy. To jest to znaczy miłość do Jezusa. Inaczej to są tylko słowa, puste słowa. Jeżeli bym mówił mojej żonie, że bardzo kocham Cię, bardzo Cię kocham, a ona mówi, no to się spotkajmy dzisiaj, wypijmy razem kawę, a ja mówię, wiesz co, nie mam, nie, bez przesady. No ja, jak i cały dzień jej nie ma, to ja bym tam do niej poszedł, żeby z nią, bo ja ją kocham, chciałbym z nią usiąść chwilę. Jeśli mówię o Jezusie, że Go kocham, a On mi mówi, że On przyjdzie niespodziewanie któregoś dnia, żeby mnie zabrać do siebie, to moje serce jest w niebo wzięte w związku z tą myślą. To się po prostu nie mogę powstrzymać, nie mogę się doczekać. Apostoł Paweł, kiedy wiedział, że już przychodzi pora, żeby trzeba było odchodzić z tego świata, mówi, teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan sędzia sprawiedliwy. I najbardziej mi chodzi o to zdanie, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Umiłowali przyjście Jego. To znaczy, że serce jest w niebo wzięte. Serce jest przy Panu Jezusie. A więc podsumowując, już dzisiaj po naszych postawach i czynach widać, czy jestem zostawiony, czy w niebo wzięty. Już dzisiaj po naszych postawach i czynach widać, czy jesteśmy zostawieni, czy w niebo wzięci.
Zgadzacie się z tą myślą? Czy was ona denerwuje, że ja tak sprawę stawiam? A kto to może wiedzieć? No widać. Widać, czy się oddalamy ku niebu, czy się nie oddalamy. Ten, kto się nie oddala ku niebu, nie będzie w niebo wzięty. Proste. Kogo serce nie jest w niebo wzięte, myśli nie są w niebo wzięte, zostanie sobie tutaj. Zostanie. A tak byśmy chcieli przecież być w niebo wzięci. A tak bym pragnął, żeby gdy któregoś dnia Pan przyjdzie, żeby żaden nasz telefon nie został odebrany. Że będą dzwonić tam różni do nas i z naszego zboru nikt nie podniesie słuchawki. Ach, bym tego pragnął. Żeby dzwonili i dzwonili i żeby usłyszeli, nie możesz się połączyć, połączenie nie może być zrealizowane i tak dalej. Bo wszyscy będziemy wzięci do nieba. W naszym takim potocznym życiu o kobiecie czasem zwykło się mówić kobieta do wzięcia. Słyszeliście takie określenie? Kobieta do wzięcia. To znaczy osoba wolna, mogąca wstąpić w związek małżeński. Albo mówi się o kobiecie zajęta. To znaczy nie jest zainteresowana za mąż pójściem, jest zajęta. I chciałbym, żebyśmy na koniec tak spojrzeli też na siebie w odniesieniu do Królestwa Bożego. Wielu jest tak zajętych sprawami doczesnego bytowania, tak oddanych konsumpcji, pielęgnowaniu relacji rodzinnych, towarzyskich i tak dalej, że są nie do wzięcia. Po prostu nie do wzięcia. Nawet już to widać, jak zapraszasz kogoś na nabożeństwo, na jakieś specjalne spotkanie, coś ekstra robimy w zborze, są nie do wzięcia. No bo oni się umówili, bo oni mają tam, będą pili, albo będą jedli, albo będą kopali, albo będą coś tam jeszcze robili. Oni mają po prostu, zresztą nie do wzięcia. A ty? Jesteś do wzięcia? Jesteś do wzięcia? Chcesz być w niebo wzięty? To ćwicz to. To praktykuj to. To każdego dnia szukaj jakiegoś treningu, jak się potrafię unosić, jak potrafię się oddalać od tego świata, od rzeczy tego świata. I teraz, gdy mamy na to czas, powiedz to Panu, pokaż to Panu. Świadcz o tym każdego dnia, że chcesz być w niebo wzięty, że już jesteś trochę w niebo wzięty, że jesteś coraz bardziej w niebo wzięty. Powstańmy do modlitwy.